sensie naszej modlitewnej pamięci dusze poległych w obronie ojczyzny, budowniczych i ofiarodawców naszej parafii na rzecz budowy naszego kościoła, obiektów towarzyszących i cmentarza grzebalnego, biskupów i kapłanów, naszych nauczycieli i wychowawców, naszych rodziców krewnych i dobrodziejów, wszystkie dusze w czysto cierpiące. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku ista niechaj im świeci. Panie Jezu miłosierny, który zwyciężyłeś śmierć, przynosząc nam zbawienie, obdarz radością nieba świętej pamięci księdza Edwarda Packa, księdza Kazimierza Karpińskiego, zmarłych z rodziny Redmer i Madrowskich, zmarłych z rodziny Ambroziak, zmarłych z rodziny Gadowskich, Mariana, Regina i Józefa Taraszkiewicz, dziadków Jarockich, zmarłych z rodziny Cieślińskich i Gągolewskich, Marka Dureń i zmarłych z rodzin Laska i Dura, Józefa Czulińskiego, rodziców Makowskich, Stefana, Wacława, Włodzimierza i Marka Zimińskich, Zofię Chętkowską, rodziców Stanisławy i Stanisława Adamczewskich, żonę Jadwigę Adamczewską, syna Piotra Adamczewskiego, Jadwigę i Kazimierza Kozę, Wiesława Filipiaka, Jerzego Gajewskiego, Ryszarda Gettler, Tadeusza Napierskiego, żonę Teresę, żonę Krystynę Cieszkowską i rodziców Stanisławę i Bolesława Cieszkowskich, Andrzeja Użarek, Stanisława i Jadwigę Szymańskich, Katarzynę Nowicką, Reginę i Antoniego Mrochoń, Franciszkę i Wiktora Postek, rodziców Brzochowskich i Przesmyckich, zmarłych z rodziny Cienkowskich i Szymańskich, Ewę Szynkaruk, Jadwigę Różyk, dziadków Szubskich, Marię Podwisocką, rodziców Ryszarda i Halinę Przyguckich i Michała Przyguckiego, Jadwigę i Jana Chrześcijańskich, Jerzego Kiędra, Janinę Osenka. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Boże miłosierny, Ty pozwalasz człowiekowi żyć wiecznie, przyjmij do grona zbawionych świętej pamięci męża Kazimierza Grabowieckiego, rodziców Grabowieckich, dziadków Rzepkowskich, brata Teodora Olbrysia, rodziców Olbrysiów i dziadków Olbrysiów, rodziców Władysławy i Eugeniusza Marciniak, rodziców Halinę i Jana Marciniak, rodziców Tanisławę i Józefa Chmielewskich, braci Sławomira i Marka Chmielewskich, rodziców Kazimierza i Henrykę Kowalskich, babcię Celinę Kwiatkowską, rodziców Mariany i Adama Czekalskich, siostrę Halinę Lipińską, rodziców Stanisławy i Stanisława Stryjewskich, syna Tomasza Jurka, zmarłych z rodziny Jurka, rodziców Trzaskoma, dziadków Kusków, Jana Wrocławika, Grzegorza Madejskiego, Zenona Mioduszewskiego, zmarłych z rodziny Gierałtowskich, Mioduszewskich, Trzeszczkowskich i Kłać, Romana Zajdlera, zmarłych z rodziny Zajdler i Zawackich, Zbigniewa Kukulskiego i zmarłych z rodziny Kukulskich, rodziców Stefanii i Bogdana Kąpińskich, brata Arkadiusza, rodziców Tadeusza i Natalię Pakulskich i Marzenę Klos, męża Kazimierza Filipiaka i rodziców Puchal, Marka Wiśniewskiego i zmarłych z rodziny Rębeckich, męża Ryszarda Serwatkę, zmarłych z rodziny Wiśniewskich i Cieślak. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Boże życie i zmartwychwstanie nasze, polecamy Twojemu miłosierdziu świętej pamięci Elżbietę Nosko, dziadków Nosko, Krystynę Wieremiejczyk, Marię i Adama Kostryk, Marię Kupicz, dziadków Sawickich, dziadków Budnych, Zbigniewa Frej, rodziców Genowefy i Ignacego Sawickich, zmarłych z rodziny Sękowskich, Zygmunta Tomczuka, Aurelii Tadeusza Wiśniewskich, Reginy i Zbigniewa Rosiak, zmarłych z rodziny Kurpiewskich, Genowefy i Sylwestra Michalczyk, Zofię Suchodolską, Zbigniewa Suchodolskiego, Annę Stomską, Władysławę Płatkowską, Wiesława Tomaszewskiego, rodziców Lochińskich i dziadków Szymańskich, rodziców Wandy i Piotra Mizerskich i męża Antoniego Obidowskiego, rodziców Supińskich, Obidowskich i zmarłych z całej rodziny Polesiak, Jadwigę Jakubowską, rodziców Halinę i Henryka Zych i Mirosława Głos, rodziców Ireny i Czesława Wiśniewskich, rodziców Teodozję i Edwarda Kosińskich, męża Tadeusza Leśniewskiego i jego rodziców Jana i Franciszkę i brata Kazimierza, rodziców Leona i Czesławę Fabisiak i zmarłych z rodziny Fabisiak, męża Tadeusza Ziółkowskiego, rodziców Miniak, zmarłych z rodziny Bojko, Jadwigę i Stanisława Miniak, Romana Rasińskiego, Leokadię i Edwarda Chmielewskich. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Bożemu miłosierdziu w naszej pokornej modlitwie polecamy zmarłych. Świętej pamięci Władysława i Janny Jaskułowskich, zmarłych z rodziny Bucholców i Jaskułowskich, Kazimierza Zakrzewskiego, Lidię i Wacława Zakrzewskich, Mariany i Stanisława Cieślak, Jerzego Walczaka, rodziców Kowalewskich i Kwiatkowskich, Danutę i Eugeniusza Gruda, dziadków Grudów i Głosińskich, Mieczysława i Krzysztofa Bednarskich, Henryka Bochenek i rodziców Bochenek, Zbigniewa Wróblewskiego, Stefana i Leontynę Bogdańskich i Czesława Skoczeń, zmarłych z rodziny Pękalskich i Macińskich, Mariana i Salomea Orzechowskich, Tadeusza Ślusarczyka. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Módlmy się w intencji zmarłych, których pożegnaliśmy od uroczystości wszystkich świętych. Módlmy się za świętej pamięci Edwarda Waśniewskiego, Romana Frączek, Andrzeja Liskowiaka, Helenę Czajkowską, Tadeusza Policewicza, Genowefę Szawcow, Eugeniusza Pakocę, Ireneusza Jankowskiego, Zofię Pietrzak, Wacławę Bożycką, Bogumiła Jankowskiego, Andrzeja Jaskułowskiego, Józefa Góreckiego, Danutę Ostrowską, Zofię Bąkowską, Jadwigę Zacieską, Zofię Sielicką, Henryka Majka, Andrzeja Jędruświaka, Adama Piekuta, Hannę Kuchcińską, Kazimierza Górnickiego, Henryka Kowalskiego, Henryka Pietruszkiewicza, Stanisława Falińskiego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie, o to my dziś prosim za nich, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, o to my dziś prosim za nich, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, o to my dziś prosim za nich, daj im wieczne spoczywanie. I z duchem Twoim. Kochani siostry i bracia, przeżywamy dziś Niedzielę Palmową, Niedzielę Męki Pańskiej. Bardzo serdecznie zapraszam do włączenia się w modlitwę mszy świętej przez łącza internetowe. Bardzo serdecznie dziękuję za tę modlitwę wszystkim czcigodnym gościom i kochanym parafianom. Zapraszam, byśmy wspólnie przeżywali tę uroczystość Niedzieli Męki Pańskiej. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Wielki Tydzień. Będziemy trwali z Jezusem w Jego osamotnieniu. Będziemy rozważali Jego mękę, Jego śmierć, a potem będziemy wpatrywali się w poranek wielkanocny. Będziemy oczekiwali Jego zmartwychwstania. To trudny dla nas wszystkich czas, czas epidemii, czas pozostawania w domach, czas, że w naszych kościołach w tym smutku jesteśmy sami, a wy, kochani parafianie, czcigodni goście, pozostajecie w domach z waszymi rodzinami, z waszymi najbliższymi i w ten sposób włączacie się w tę modlitwę. Zachęcam do głębokiej modlitwy. Pobłogosławię teraz palmy. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. A teraz przeprośmy Boga miłosiernego za nasze grzechy, prosząc o Jego zmiłowanie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu, krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi bronę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają wargi, potrząsają głowami. Zaufam Panu, niech go Pan wyzwoli. Niech go ocali, jeśli go miłuje. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Sfora psów mnie opadła, otoczyła mnie graja złoczyńców. Przebodli moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie moje kości. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Dzielą między siebie moje szaty i rozrzucają o moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka, pomocy moja spiesz mi na ratunek. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu, Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Królu wieku. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza. Jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i powiedział: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. Pierwszy dzień Prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami, a gdy jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, Panie? On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który go miał zdradzić, powiedział: Czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział mu: Tak, to ty jesteś. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie Ojca mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli na Górę Oliwną. Wówczas Jezus rzekł do nich: Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Piotr mu odpowiedział: Choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr: Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemani i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy z sobą Piotra i 2 synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak, 1 godziny nie mogliście czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz 3, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto się zbliża mój zdrajca. Gdy on jeszcze mówił, oto przyszedł Judasz, jeden z 12, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak. Ten, którego pocałuję, to on, jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpili do Jezusa, mówiąc: Witaj, Rabbi. I pocałował go. A Jezus rzekł do niego: Przyjacielu, po coś przyszedł? Wtedy rzucili się na Jezusa i pochwycili go, a oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż 12 zastępów aniołów? Jakże więc spełnią się pisma, że tak się stać musi? W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby mnie pochwycić. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili go do najwyższego kapłana Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. A Piotr szedł za nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Lecz nie znaleźli. Jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków, w końcu stanęli dwaj i zeznali. On powiedział: Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu 3 dni go odbudować. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do niego: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie. Lecz Jezus milczał, a najwyższy kapłan rzekł do niego: Poprzysięgam cię na Boga żywego. Powiedz nam, czy ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym? Jezus mu odpowiedział: Tak, ja nim jestem, ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Zbluźnił! Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: Winien jest śmierci. Wówczas zaczęli mu pluć w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali go i szydzili: Prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył? Piotr zaś siedział z zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: Nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: Ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: Nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: Zanim kogut zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Związawszy go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się. Zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Lecz oni odparli: Co nas to obchodzi? to twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki do przybytku, oddalił się. Potem poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli. Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew. Po odbyciu narady kupili za nie pole garncarza na grzebanie cudzoziemców. Dlatego pole to aż po dzień dzisiejszy nosi nazwę pole krwi. Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz. Wzięli 30 srebrników zapłatę za tego, którego oszacowali synowie Izraela i dali je za pole garncarza, jakim Pan rozkazał. Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie. Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział. Tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat. Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiadał mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znanego więźnia imieniem Barabasz. Gdy więc się zebrali, spytał ich Piłat. Którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali, a gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie. Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby poprosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik. Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli. Barabasza, rzekł do nich Piłat. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy. Na krzyż z nim. Namiestnik odpowiedział. Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli. Na krzyż z nim! Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc. Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał. Krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Uplutszy wieniec ściernia włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc Witaj, królu żydowski. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wszyscy wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejsce czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam go pilnowali, a nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy. To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc Ty, który burzysz przybytek i w 3 dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela. Niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu, niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział, jestem Synem Bożym. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuści? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówi: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich podbiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, lecz inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. Oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie, ten był Synem Bożym. Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu. Nazajutrz, to znaczy po dniu przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: Po 3 dniach powstaną. Każ więc zabezpieczyć grób aż do 3 dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat: Macie straż. Idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani parafianie, czcigodni goście, przeżywamy dziś Niedzielę Palmową. Niedzielę, która prowadzi nas do męki Chrystusowej. Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień, Tydzień Męki Pańskiej. We wczorajszym fragmencie Ewangelii, który czytaliśmy w liturgii, słyszeliśmy o tym, że Kajfasz, arcykapłani i Żydzi podjęli decyzję o śmierci Jezusa. I dzisiaj w tym fragmencie Ewangelii Męki Pańskiej, który słyszeliśmy, dokonuje się ta cała zdrada, pojmanie Jezusa, Jego męka, Jego osamotnienie, Jego śmierć. Przeżywamy więc ten czas, czas Wielkiego Tygodnia, czas Niedzieli Palmowej wraz z Jezusem, z tym, który jest odrzucony, z tym, który jest opuszczony, nawet przez najbliższych, z tym, który jest zdradzony przez Judasza i z tym, którego zaparł się Piotr, pierwszy z apostołów. Jezus zostaje w osamotnieniu i przeżywa to osamotnienie w wielkim smutku, w wielkim bólu, ale jednocześnie w jedności ze swoim Ojcem, z Bogiem Ojcem. Słyszymy o tym, że Jezus modli się w Ogrójcu, prosząc o to, aby Bóg, jeśli to możliwe, oddalił ten kielich goryczy, ale jednocześnie zgadza się z wolą Ojca. Oddaje Mu swojego ducha, również wtedy, kiedy, czy zwłaszcza wtedy, kiedy osamotniony umiera na krzyżu. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mojego. Jezus więc w tej samotności jest zjednoczony z Ojcem, z Bogiem Ojcem. Kochani siostry i bracia, kochani parafianie, czcigodni goście, wszyscy modlący się za pośrednictwem łączy internetowych. Dzisiaj świat, dzisiaj każdy z nas przeżywa tę epidemię, która pochłonęła już tyle ofiar. Przeżywamy ją w smutku, przeżywamy ją w bólu, przeżywamy ten czas w wielkim osamotnieniu, pozostając, jak proszą o to nasi przełożeni państwowi i kościelni, pozostając w domach i tam z naszymi najbliższymi, z rodzinami, modląc się, trwając w jedności z Jezusem i wielkiej jedności z Bogiem miłosiernym, zanosząc nasze modlitwy przed tron Boga miłosiernego o wygaśnięcie epidemii, zanosząc nasze modlitwy o zdrowie dla chorych, zakażonych, zanosząc nasze modlitwy w intencji wszystkich, którzy opiekują się chorymi, służb medycznych, wszystkich innych służb. W końcu zanosząc nasze modlitwy o ustanie epidemii, o to, aby Pan Bóg pozwolił znowu cieszyć się nam taką codziennością, zwykłością życia. I w tym wszystkim, w tym osamotnieniu naszym, w tym naszym smutku, ale jednocześnie wielkiej łączności z Bogiem trwajmy, głęboko się módlmy, prośmy, prośmy w intencji zmarłych na skutek epidemii, prośmy w intencji ich rodzin, aby Pan Bóg umocnił ich wiarę i pocieszył. Prośmy i módlmy się w intencji tej, aby jak najrychlej ustała epidemia. Prośmy o to, aby Pan Bóg obdarzył nas swoim miłosierdziem, a nasze serca, daj Boże, by obdarzył łaską nawrócenia i jeszcze głębszego zbliżenia się ku Jezusowi, zwłaszcza temu, który osamotniony podejmuje mękę i śmierć dla naszego zbawienia. Kochani siostry i bracia, ten trudny czas Wielkiego Tygodnia, jeszcze nikt z nas nie przeżywał takich dni Wielkiego Tygodnia w osamotnieniu, w braku możliwości przyjścia na modlitwę wspólną, w braku spotkania się z najbliższymi, z rodzinami. A więc niech te najbliższe dni, dni Wielkiego Tygodnia, dni przeżywane w wielkiej cierpliwości, w wielkim duchu posłuszeństwa, ale i odpowiedzialności za naszych bliskich, niech będą dni dniami pokory, niech będą dniami nawiązania jeszcze osobistej, głębszej relacji z Bogiem miłosiernym. I daj Boże, by po tym czasie męki, śmierci Jezusa, po tym czasie naszego osamotnienia, naszego smutku, przygnębienia często, by zajaśniał nam poranek wielkanocny, jak najszybciej, zmartwychwstanie Pańskie, byśmy mogli trwać w nadziei lepszego życia, które w tej chwili wszyscy doceniamy. Niech więc Jezus miłosierny, ponoszący za nas, dla naszego zbawienia, za nasze grzechy, za grzechy świata całego, niech obdarzy nas łaską nawracania się i jeszcze głębszego przylgnięcia do Jego osoby. Niech nam błogosławi, niech nas strzeże, zachowa od niebezpieczeństw. Amen. W postawie stojącej teraz w łączności z wszystkimi, którzy się z nami modlą, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przed tron Boga miłosiernego zanieśmy nasze pokorne modlitwy w intencji całego świata, naszej umiłowanej Ojczyzny, nas samych, prosząc o to, aby jak najszybciej ustała epidemia koronawirusa. Prośmy za Kościół, aby wchodząc z Chrystusem w Jego mękę, prowadził swoich wiernych do chwały zmartwychwstania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy za młodych chrześcijan na całym świecie, aby ofiarowali swój zapał i entuzjazm na służbę Panu Bogu według swojego powołania, stając się świadkami miłości miłosiernej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy za instytucje państwowe, aby uwzględniały potrzebę życia według chrześcijańskich wartości i cnót moralnych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy o zdrowie dla chorych i zarażonych koronawirusem, a także w intencji tych, którzy się chorymi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych, mundurowych i innych służb wspomagających. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji wykonujących swoją pracę dla pożytku społecznego, a także w intencji wolontariuszy i ludzi miłosiernego serca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy za cierpiących w czyśćcu, a także za ofiary śmiertelne epidemii, aby nasz Pan i Odkupiciel okazał im miłosierdzie, darował grzechy i wprowadził ich do wiecznej szczęśliwości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy w intencji naszych parafian, rodzin i nas samych, polecając się miłosierdziu Bożemu, a także prosząc o pokój serc i łaskę nawrócenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W chwili ciszy przedstawmy Panu Bogu te najgłębsze intencje naszych serc. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Wisi na krzyżu Pan Stwórca nieba, płakać za grzechy człowiecze potrzeba. Ach, na krzyżu umiera Jezus, oczy swe zawiera. Najświętsze członki i wszystko ciało, okrutnie zbite na krzyżu wisiało. Ach, na Ciebie, człowiecze, z boku krew Jezusa cieczy. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przez mękę swojego Syna pojednaj nas z sobą. Nie zasługujemy na to z powodu złego życia, lecz ufamy, że Najświętsza Ofiara wyjedna nam przebaczenie u Twojego miłosierdzia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, wolny od grzechu, cierpiał za grzeszników i nie mając winy, przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odpokutować zbrodnie świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. Dlatego z wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie z radością, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Ponownie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Piotrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłych wskutek epidemii i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony. Tyś krzyż grzesznym za wini. Jam Ciebie szczeki, inni co wybrano, a Tyś mnie dostał, powiem swego Pana. Ludu mój, ludu, złożę Ci uczynił, czynem zasmucił, albo w czym zawinił. Jam dla Cię spuszczał na Egipt Kananie, a Tyś mnie wydał na ubiczowanie. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że możemy być blisko Ciebie, że możemy przyjąć Ciebie w Komunii Świętej do naszych serc. Prosimy w intencji naszych sióstr i braci, którzy łączą się z nami w Komunii Duchowej, w bliskości z Tobą i wołamy, jak nasi ojcowie, o ustanie epidemii, modląc się, śpiewając suplikacje. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, od ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś Najświętszym Sakramentem, a przez śmierć Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w które wierzymy. Pokornie Cię błagamy. Spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wysłuchajmy, proszę, drodzy, ogłoszeń duszpasterskich. Przeżywamy dziś niedzielę palmową Męki Pańskiej. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Niedzielą palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Bardzo prosimy drogich parafian o trwanie na modlitwie z całą rodziną w naszych domach. Prosimy o włączanie się do modlitwy przez transmisję na Facebooku. W Wielki Czwartek transmisja mszy świętej Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18. Wielki Piątek, transmisja Drogi Krzyżowej o godzinie 15 i liturgii na cześć Męki Pańskiej o godzinie 18. W Wielką Sobotę transmisja Gorzkich Żali o godzinie 15 i Wigilii Paschalnej o godzinie 20. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego transmisja mszy świętej o godzinie 6 rano i o godzinie 12. Zapraszamy na transmisję modlitwy różańcowej i koronki do Bożego Miłosierdzia o godzinie 20:30. W kościele może być obecnych do 5 osób. Prosimy o pozostawanie w domach w tym czasie i włączanie się w modlitwę za pośrednictwem internetu. Prosimy o wzbudzenie żalu doskonałego według wskazań penitencjarni apostolskiej. W tym trudnym czasie epidemii proszę o zapoznanie się z zarządzeniami, dyspensami, dokumentami i pomocami duszpasterskimi, pastoralnymi, które umieszczone są na stronie diecezjalnej diecezji płockiej i na naszej stronie parafialnej parafiamodlin.pl i na Facebooku. Zachęcam, zapraszam. Są tam informacje dotyczące naszej postawy duchowej, naszej modlitwy. Kochani, przeżywamy czas epidemii koronawirusa. Zachowujmy wskazania władz i odpowiedzialnych służb. Pozostańmy w domach. Pamiętajmy też o gorliwej modlitwie w intencji personelu medycznego i wszystkich służb pomagających chorym. Nasz naród, nas samych i naszych bliskich polecajmy opiece Boga Miłosiernego przez wstawiennictwo Matki Bożej, prosząc o jak najszybsze zaprzestanie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. Przyjmijmy proszę Boże błogosławieństwo, dziękując Panu Bogu za to, że możemy trwać i rozważać Jego mękę, czekając na Jego zmartwychwstanie. Bóg zapłać wszystkim łączącym się z nami i modlącym się przez internet, przez łącza internetowe. Niech Pan Bóg obdarza łaskami i przyjmijmy, proszę, Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem Twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg miłosierny, Ojciec, który w męce swojego Syna dał nam przykład miłości, niech sprawi, abyście przez służbę Bogu i ludziom otrzymali niewysłowiony dar Jego błogosławieństwa. Amen. Chrystus, który umierając na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, niech was obdarzy życiem bez końca. Amen. Wszystkim, którzy Go naśladują w Jego uniżeniu, niech da udział w swoim zmartwychwstaniu. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Ogrodzie oliwny, widok w Tobie dziwny, widzę Pana mego, na twarz upadłego, tęskność, smutek, strach go ściska, krwawe pot z niego wyciska. Ach, Jezu mlejący, prawie śpioda bijący, kielich gorzkiej męki z Ojca Twego w ręki, ochotnie przyjmuję. nas ofiarujesz, Anioł.